Witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale Wojtek Gry. Dziękuję bardzo serdecznie za dość dużą ilość wyświetleń filmów serii Two Point Hospital. Dużo też nowych subskrypcji doszło. Postanowiłem więc dokończyć tę grę tak, jak było w oryginalnym zamiarze, czyli osiągnąć wszystkie dodatki z tych gier, w pełni też szpitale rozwinięte, czyli robimy każdy szpital na jedną gwiazdkę z dodatków. Dodatków jest chyba 5, tak? Regent ten śnieżny, tropikalny, tutaj kontynuuję. Pustynny, ekologiczny, kulturalny, podróże w czasie i ten emergency na środku. Czyli 7, tak? 2, 4, 6, 7. Zgadza się. Zrobiliśmy już jeden z dodatków, a mianowicie, znaczy tak, przeszliśmy całą grę, to na pewno. Zrobiliśmy jeden z dodatków, czyli ten tutaj. Czemu ten się? Co to jest? Spiczasta przełęcz w Beds Shore. Skąd to się wzięło? Coś się pozmieniało, był update'ik. Ok, tutaj zrobiliśmy te Svalbard, Zamek Rockfort i Underloop. To były z dodatku Snow Region. Nie wiem skąd to się wzięło. Spiczasta przełęcz Beds Shore. A gdzie jest Beds Shore? Czy sobie pozwiedzamy mapki, zaczniemy pierwszy dodatek. To było wszystko z głównego tego. Tu mamy te dodatek. Jak to się nazywa? Gold Pan. To jest ten region pustynny. To będziemy robić kiedy indziej. Tutaj jest ten region ekologiczny, kolorowy brzeg. Tropikalny, przepraszam, tak. Czyli tutaj mamy dwa regiony w dodatku. Szkoda, że tej mapy się nie da bardziej oddalić. To było te Hollywood, czy jakby to tam nie nazwać. Studio Plywood to było właśnie ten region kulturalny. Gdzie jeszcze są dodatki? Tu jest ten dodatek. Emergency Island. Bedshore, a nie, Piling, Bedshore i spiczasta przełęcz, aha, czyli to są te emergency. Time travel, czyli podróże w czasie są tutaj, zrobiliśmy już jeden. Clockwise Upon Time. I myślę, że sobie wykończymy to. Czyli tak, dodatek numer 1 Snow Region, tam u góry mamy wykończony. Dodatek numer 2 Tropical Region. Zrobimy sobie, jak zrobimy sobie te dodatki z tym czasem. Czyli to jest dodatek numer 2. Dodatek numer 3 to ten pustynny. Tutaj. Dodatek numer 4. Tego nie mogę znaleźć. Czy to będzie tutaj? To będą te ekoregiony. Nie, to jest ten dodatek kulturalny. Czyżbyśmy też zrobili jakiś dodatek? Poszukajmy jeszcze gdzieś jakiś. Wonder of Old Newport i Windstop. Takie szpitale powinny być. Chyba, że to tu się odlokuje coś. I powrót do zdrowia. No, bo nie widzę gdzieś tego dodatku. Nigdzie to jest dodatek piąty, szósty to są podróże w czasie, okej. Jeszcze tylko na szybko, czy gdzieś tutaj się te. A, tutaj są cztery szpitale. Beds Shore. I to było. W tym emergency, okej. Czyli to są tropikalne. Jeszcze tu gdzieś jakaś wyspa jest? Aha, dobra, tu mamy ekologiczny. Dobra, tu jest dodatek numer 4. Dodatek numer 5 to jest The Plywood Studio. Numer 6 to są podróże w czasie. Numer 7 to są emergency. Okej. Skoro tak,
Skoro już zaczęliśmy te podróże w czasie, to skończmy je. Czyli clockwise before time i potem zrobimy clockwise above time. No to ruszamy. Rozpoczynamy pierwszą gwiazdkę w clockwise before time. Before time. Ok. Zamieszka przeszłość, zatem widzę zatem w clockwise before time, gdzie na własne oczy zobaczysz początki cywilizacji. Krawstwo Two Point. Kapitan wczoraj dostaje się do pewnego czasu skargi dotyczące zaginionych klientów. Po prostu wchodzą do wczorajnika i tyle. Żadnego śladu. Cofnęliśmy się najdalej, jak tylko było możliwe. Wczorajnik, żeby sprawdzić, czy coś się da z tym zrobić. Mamy ze sobą trochę projektów kapitana wczoraj. Co prawda większość są spisane na chusteczkach, ale pomogą nam zaprojektować własne portale w czasoprzestrzeni w pomieszczeniu badawczym. Po opracowywaniu naszych własnych portali czasoprzestrzennych możemy je wykorzystać do zarządzania przepływem pacjentów, ratowania pacjentów od próżni czasoprzestrzeni i lepszego zrozumienia wszechświata. Czyli będziemy musieli tutaj postawić od razu badawczy i rozbudować, ale... Okej. Okay. Czyli co tutaj... Taka prehistoryczna opcja. I jeden punkt czasoprzestrzenny, to skąd oni będą? Oni będą wychodzić stąd. To można by ich przywitać, myślę, że taką małą recepcję na razie. Czy ja tu mogę stać wszędzie? Nie, mogę tylko wewnątrz tych śmiesznych kamyczków, ok, zatrudnijmy asystenta. Drogi, kurde, nie chcemy takiego drugiego na początek, pomieszczenia. No ciekawe, jak to będzie wyglądało. Szablonów, internista, poziom 5. Dobra, bo tutaj to chyba jakąś toaletę zrobimy, czy coś może. Dobra, internista na początek. Aptekę dajmy na początek. Oddział może też. Okej, okay, śmieszne. Czy możemy tutaj dać toaletę tą socjal 2 na 3? Tak, zmieści się, okej. Okay. A tutaj dajmy pomieszczenie toaletę 2 na 4. Okej. Okay. Rozpocznijmy rozgrywkę, zatrudnijmy dwie pielęgniarki. Jedna oddziałowa, jedna piguła. Akurat dwie się trafiły piguły. Takie też damy sobie. No i tego jednego lekarza. Nie ma żadnego. Weźmy tego. Jeszcze psychiatrię postawię. Trousers Kevin raids in. Salutations, Ricky. How should one barter on Earth? Transmission over. Thanks for getting in touch. Bardzo śmieszny ten szpital. Dobra, ty kolego jednak idziesz do tego i zatrudnimy zwykłego na internistę. Dobra. Czy ja tutaj muszę dbać o temperatury? Trochę to dziwnie będzie wyglądać. Grzejnik? Nie, bo tu jest za gorąco. Cofamy się w czasie, a tam klimatyzator. Czyli od razu muszę pamiętać o tym, żeby w pomieszczeniach dostawiać klimatyzatory zamiast grzejników. Staram się pamiętać. Nie możecie mi przypomnieć, bo jest to oglądane przez was dużo później niż nagrywane przeze mnie. I teraz klimatyzator. Cyk. Pyk. Pyk. Okej. Dobra, odpalamy. Jeszcze wiadomo z obiektów, byśmy chcieli jakieś ławki do siedzenia, nie ma to jak kupić sobie Coca-Colę będąc w prehistorii. Jakoś nie umiem się odnaleźć bez tych ścian, muszę wam powiedzieć. Ale śmieszne jest to takie, że można sobie wszędzie stawiać wszystko, tak? Tak wam się wydaje, dopóki nie okaże się, że wychodzicie za jakieś kamyczki. Okej, okay. Kapelusz. Unieśmy atrakcyjność naszego, a to trzeba by
Wiecie co, to trzeba przesunąć trochę, bo nie będę włazić na naszą recepcjonistkę. Nie będę mieli jego tutaj niż zagadać. Okej. Okay. Mamy jakiegoś pacjenta, fajnie. Okej. Okay. I lecimy z pełną szybkością. Co jeszcze nam by było się przydało? No wiadomo, jakieś te kaśnice w przeszłości też przecież były, tak? Haha, teraz nie mogę ich tutaj przyczepić, bo nie ma ścian. Dobra, no i oczywiście to, co rozmawialiśmy, czyli jakże znane w zamierzchłych czasach automaty z piciem. Dobra. No i kosze może. Na pewno. Ciekawe, gdzie to rośnie. No, ale to jest fajne, że oni mogą tak przechodzić sobie frywolnie, że się tak wyrażę. Dobra, teraz tak. Parcele. Gdzie mamy jakieś fajne parcele? Ta by się nam przydała najbardziej, dobra. Kupujemy ją. Zanim skończy się. I to będzie chyba też ten portal czasu przestrzenny, zaraz zobaczymy. Ten się bezpośrednio styka. Ten niby też, ale. Będziemy się poszerzyć także w tą stronę. 5 dni. Okej, co my tu mamy? Odkryto. Smoliste pachy, okej. Dobra, taki pierwszy odcineczek, ogarniajmy się, zobaczymy co i jak. No i tak jak mówię, zrobimy dodatek teraz ten odnośnie podróży w czasie i wrócimy do oryginalnej kolejności. I będziemy robić region tropikalny. Ale to jeszcze dwa szpitale w tym dodatku. Oddział, mamy oddział, kolejny pacjent wpadł. No, tutaj się poszerzyło, fajnie, fajnie. Ciekawe, czy to się będzie tak poszerzać zawsze, czy to się nie poszerzy w tą stronę. Dobra, to był dobry ruch, zbudować tutaj poszerzenie. Szkoda, tego na środku się nie da wykupić, kurde, pomnik. Dobra, już mamy 4 miesiąc, jesteśmy z środami na plus, jest bardzo dobrze. Zbuduj badania, pomieszczenie. Badania będziemy stawiać sami, bo one mają tam troszeczkę podkiepszczone z tego względu, że tam takie serwery podostawiałem. Nie jest to potrzebne. I teraz tak. Oczywiście jest problem, bo nie mamy odpowiedniego lekarza. Muszę teraz polować na lekarzy. Jeszcze gdzie jest gaśnica może? Była już gaśnica, tak? Dobra. Mamy 1900 kudosów, 1955 dokładnie. Jak już skończymy takie rozbudowanie się i będziemy mieli chwilkę luźniejszą, będziemy czekać co się wydarzy, to zrobimy sobie znowu wykupienie za kudosy rzeczy. Dobra, i teraz tak, pierwszy gwiazdkę dostaniemy, kiedy ukończymy projekt badawczy czasoprzestrzenny. Gdzie to jest? Tunel czasoprzestrzenny, portal czasoprzestrzenny, ok. Spocznijmy ten projekt, zobaczmy czy jest jakiś wektorek. Nie ma. Wydaje mi się, że jedyną opcją będzie zrobienie małego szkoleniowego, które nie jest drogie. I sprzedamy je od razu po wykonaniu tego jednego szkolenia, na którym nam zależy. Czyli przeszkolimy kogoś w badaniach. Musimy zebrać na to fundusze. A ja będę obserwował, czy nam się nie trafi jakiś doktorek w badaniach, bo obecnie mamy tylko internistę i psychiatra. Ten psychiatra nie był jakiś taki wybitniejszy? Nie, on miał chirurgię i diagnostykę.
sumie można diagnostykę jeszcze ustawić, to też prawda. I must ingratiate myself with my co-inhabitants. Personally, I've always found food a favorable friend-finding force. Go out for dinner, share a picnic in the park, or an enormous casserole. Either way, newfound fondness. Mogłem tam tego nie przenosić. Mądry Polak po szkodzie. Zapraszam na Discorda wszystkich, których to ciekawi, możliwość porozmawiania ze mną. Można tam się powymieniać doświadczeniami z gier, zagadać ze mną, jak mówię. No i oczywiście polecić mi jakąś grę, którą chcielibyście zobaczyć na tym kanale, ograną przeze mnie. Na chwilę obecną jest lekka posucha, więc coś może być, że wpadnie i od razu ja to będę z wami ogrywał. Miejmy to, dajmy to tutaj. Tam wstawimy jeszcze jednego internistę, bo widzicie, robi się tutaj zatłoczno. Jak to chcą skopiować, to to kosztuje 11800. Już się powinienem tego nauczyć, tych kosztów. Ale... Dobra. Nie będziemy czekać. Jeszcze zobaczmy, czy mamy jakiegoś lekarza do zatrudnienia. Nie. Wywalmy tego. Pożyczmy 5 dych. Jeżeli teraz nie wpadnie na badania, to nie wpadł, wpadł jakiś zwykły. Dobra, więc badanie. Tego zwykłego najmiemy do internistyki. Czy na higienę 80? Okej. Dobra, zatrudnijmy to dobrze. Powiedziało mi, że nie mamy sprzątaczy, ani jest od drodzy. Dobra. Mają gdzie wypoczywać, wszystko jest ok, wszystko jest pod kontrolą. Powinna będziemy rozwijać się w tą stronę. Dobra, dochód jest już dobrze zrobiony. Psychiatria, ok. Dobra, dajmy im parę nowych ławeczek. Parę to za daleko idący wniosek, ale chociaż te dwie sztuki. On się już uczy, jest ok. Ile jeszcze dni? 57%. Teraz oczywiście będzie... O, takiego musimy zatrudnić. Teraz oczywiście będzie lekarz na badania. Ła. No dobry. Uwaga, w okolicy ukryta aktywność sejsmiczną może to spowodować uszkodzenie naszych urządzeń. Okej, mamy już takiego, co może naprawiać. Jeżeli chodzi o pożyczki, mamy do spłaty jeszcze 48 tysięcy. Jak zaraz to wpadnie jeszcze w tym miesiącu? Nie. Szkoda, dobra, trzęsienie ziemi. Badanie ukończone, szkolenie w badaniach ukończone. Dajmy mu awans i on musi iść tu. I on będzie teraz... A jeszcze mamy zwiększyć poziom szpitala do 7. Wylecz pacjentów z zdwojonym syndromem prysznicowej gwiazdy. To brzmi jak psychiatria. Aczkolwiek mogę się mylić. Portal czasoprzestrzenny 3 będziemy musieli postawić i ukończyć ten projekt badawczy. Ok, 3% projekt badawczy jest ukończony. Także ten odcinek poświęcimy na opieczenie. A to co się dzieje, czemu nie sprzątają? Mój kolega umarł. Czy pacjenci nic nie możemy poczarować? Dobra, tłok się robi do internisty. Ten jest ładnym internistą.
Dobra, rozładujmy to. No to musi wpaść, to jest najważniejsze w tym momencie. Spata pożyczki też byłaby dobra. Ja mam jednego ekstra lekarza. Powinniśmy mieć czterech lekarzy. Mamy czterech, jest ok. Wstawiłem gabinet, nie dałem tam lekarza, to dobrze. I mamy teraz w czym ich szkolić. Szkolwiek. Wydał się drugi internista. A my nie mamy w ogóle internistów. Nie, no mamy ten jeden z internistów. Ja nie chcemy wyładować się ze wszystkich lekarzy. Dobra, za sekundkę. Spaćmy tą pożyczkę, dobra. Poziom 7 szpitala osiągnąć jest bardzo prosto. Wiadomo, co musimy zrobić. Podbić trochę budynków i to przyjdzie z czasem. To się nie martwimy. Martwimy się głównie tylko... Myślę, że nawet jak poziom wpadnie nam za te portale czasoprzestrzenne. Wyleż pacjentów z syndromem zwojonej gwiazdy. Ciekawe. My nie mamy wpływu, tutaj jakieś takie prysznicowe głowy się trafiły. Nie, to się... Co to kurde jest? Jakiś ul? Ognisty? Zdwojony syndrom prysznicowej gwiazdy byłby to? Ale takie... Starodawne. Tak, uga buga, można powiedzieć. Bo to już jest nam niepotrzebne, to już sobie daję. Okej, okay, wyleczyliśmy jednego, czyli to będzie ten syndrom. Dobra, czyli to się samo też zaliczy. Portale dodamy. Jest dobrze na plus zysk. 17 tysięcy jest... 18 prawie tysięcy to jest to, co tracimy, jak tylko się rozpoczyna miesiąc. Bardziej przyspieszyć go nie mogę. Kończą nam się pieniądze i nie wiemy, czy będzie nas stać obecnie rachunków. Myślę, że będzie nas stać. Okej, napięcie przedczynnościowe. Czyli jeżeli chodzi o pacjentów i choroby, to mamy tu choroby już? Tak. Cięższa odmiana syndromu przyczynowej gwiazdy, chorzy nie przestają umieć urojeń kilku tysięcy form. Okej. Okay. Deluminacyjny od razu? Niech pacjent poczeka. Wylecz. Okej. Okay. Zatrudnienie. Pomieszczenia deluminacyjne. Dość często od razu na początku są te deluminacyjne. A do tego jest zwykły lekarz potrzebny, to... O, teraz się trafiła pani, pan od badań, Bella. Trudno powiedzieć, czy pan, czy pani. Psychiatra, zwojony syndrom, ok. A teraz tak. Oddział ortopedyczny wyślij do domu, to za drogie. Szczególnie, że teraz potrzebuję psychiatry numer 2. I... Zmienimy ten obiekt. Okej. Okay. Ile będzie mi kosztowało skopiowanie tego? 10 tysięcy. Okej. Okay. Pacjenci przyjeżdżają. Z koniec miesiąca, więc i tak to nic nie da. Pożyczka. Cyk, pyk, kopiuj. Gdzie jest ta pani lekarz? Dokładnie, dokładnie. Wiesz, co robisz. Co
mi się zdaje, że oni będą teraz musieli stać. Nie chciałbym ich do tego zmuszać, więc spróbuję im chociaż trochę pomóc. Dobra, mają gdzieś siedzieć tu na boku, coś tam do... Okej, może być trzęsienie ziemi, okej. Szkoda, że to nie są... Gdzie oni biegną? Ara? Szkoda, że to... Co tu się dzieje się? Obiekty... Albo nie, pomieszczenia. To się recepcja nie spisze, niestety. To muszą być tak... ta taka... Jak to powiedzieć, no... recepcja jako budynek się tutaj nie spisze. Okej, niech oni się rozejdą. Dobra, 37% mamy już tutaj ukończenia tego badania, jest bardzo dobrze. Lecimy na speedzie. Jak tam czas odcinka? No, myślę, że dobijemy tę gwiazdkę już w przyszłym odcinku. Bo jeszcze tych pacjentów trzeba wyleczyć. No bo na to trzeba wyczekać. No, straciliśmy trochę czasu na ogarnianie się, gdzie jesteśmy, no ale dobra. Dobra, wiecie co was czeka teraz na kanale? Przez najbliższych parę dobrych dni będziemy próbować, że tak się wyrażę, rozłupać dodatki z Two Point Hospital. Cieszę się, że tak dużym odbiorem w waszym gronie się cieszy ta seria. Dlatego też pomysł o dograniu dodatków. Wszystkie szpitale sobie ukończymy. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Zostawcie lajki, komentarze dla zasięgu. Zapraszam na Discorda, zapraszam na Twitcha. I pozdrawiam. 2 z 4 zadań wykonane. 2 następne już jutro. Pozdrawiam.